Ciel na polskim rynku jest obecny od wielu lat. Mamy fabrykę w Polsce. Biuro sprzedaży działa od bodajże ponad 5 lat i oferuje produkty pod marką TCL, jak również pod marką Thompson. Tutaj mamy strategię dwóch marek. Udział w rynku na dzisiaj to jest dwóch marek około 3% i cel na koniec tego roku to jest zbliżenie się do 5% udziału w rynku. Dzisiaj spotykamy się na konferencji z okazji wprowadzenia na rynek nowej linii telewizorów C7000. Są to telewizory w bardzo atrakcyjnych cenach. Tutaj telewizor 55 cali będzie oferowany na rynku w cenie 3,5 tysiąca złotych. I to jest telewizor bardzo ciekawy, dlatego że oferuje wyśmienitą jakość obrazu i wyśmienitą jakość dźwięku. Jeśli chodzi o obraz, tutaj zapewniamy prawie 100% pokrycie kolorów, które są w kinie, czyli to są cechy telewizorów ze znacznie wyższej półki. Również wspieramy w pełni formaty HDR, jak HDR10 używany przez producentów filmowych, jak też HLG używany przez nadawców do nadawania wydarzeń sportowych. Dźwięk również jest dla nas bardzo ważny. Współpracujemy tutaj z firmą JBL, jak również z firmą DTS, żeby dostarczyć ten dźwięk i również umożliwić użytkownikowi zawieszenie telewizora na ścianie i korzystanie z tego dźwięku, bo te głośniki są skierowane do przodu. No i oczywiście łatwość obsługi. Tutaj telewizor bazuje na systemie Android TV 6.0. Są dostępne wszystkie aplikacje, zarówno aplikacje Netflix z treściami HDR, jak również aplikacje lokalne. No i oczywiście wzornictwo, które tutaj jest kluczowe, bo telewizor jest bardzo ważnym elementem wystroju mieszkań. Telewizor ma aluminiową obudowę, również wszystkie dodatki są wykonane z aluminium. Zatroszczyliśmy się również o to, jak wygląda on z tyłu, że jak na przykład stoi na stoliku i ktoś patrzy na niego z tyłu, to wszystkie kable są zasłonięte i telewizor się prezentuje bardzo ciekawie.